Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Jak widać po planszy, rynek został zdominowany przez Bitcoina. No to przechodzimy do szczegółów. Zanim jednak przejdziemy do Bitcoina, na początek Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, wczoraj duża zielona świeczka, kurs doszedł do kolejnego oporu na wcześniejszym lokalnym szczycie 5549 dolarów. Wcześniej mieliśmy mocny wystrzał, korekta, testowanie od góry linii trendu wzrostowego, odbicie od niej, utrzymanie się w linii trendu wzrostowego, która powstała od początku wzrostów. Tutaj zobaczmy na wykresie 4-godzinnym, świeczki 4-godzinne. Wolumen utrzymuje się na dość sporym poziomie, choć ta świeczka tutaj szczytowa była na dwa razy większym wolumenie. Ale wygląda to przez cały czas dobrze. Kolejny opór zaliczony. Może być lekka korekta. No i jest szansa, że Bitcoin Cash będzie dalej szedł w górę. Tak porównując wolumen do tego, co było wcześniej, wygląda naprawdę dość ciekawie. Tak, Bitcoin Cash, większość obrotów chyba jest zrobionych na koreańskich giełdach i może oni mają jakiś interes w tym, żeby pompować Bitcoin Cash'a. Nie wiem, ale wygląda to dość ciekawie. A teraz czego można się spodziewać? No można się spodziewać korekty do tej linii trendu wzrostowego, ale przy silnych trendach również wzrosty mogą być kontynuowane bez większej korekty. Ale i tak karty rozdaje Bitcoin. Co się stało na Bitcoinie? Bitcoin wyszedł górą z klina zwyżkującego. Zmieńmy sobie na przerywaną. I testuje od dołu linię trendu wzrostowego, którą przebił. Przebił ją na początku września. Robi się coraz bardziej ciekawie, bo tak jak tutaj rysowałem te półeczki, pierwszy wystrzał, kolejny znowu. I teraz w krótkim okresie czasu mamy kolejne przebicia ATH i kurs idzie mocno w górę. Mówiłem też o tym, że na ostatniej fali ciężko oszacować zakres ruchów, jak wysoko kurs może zajść. No, na razie spotkał ostatni opór na swojej drodze, czyli wcześniejszą linię trendu wzrostowego. Tu może nastąpić w tym miejscu korekta, a jeżeli nie, no to lecimy w kosmos. Jak wysoko? Nie wiem. Tu się wszystko może zdarzyć. I przypominam też o tym, że wyjście z tego klina zwyżkującego górą może być fejkowe i potem jak kurs nam jak szybko wyjdzie, tak szybko może zawrócić i nagle spaść. Dobra, zobaczmy inne waluty, bo niestety większość walut na mocnych spadkach. Dash trzyma się na ostatnim włosku. Testuje wsparcie na ostatnich lokalnych dołkach. ETC testuje właśnie linię trendu wzrostowego. Tu jeszcze możemy sobie wyrysować wsparcie na ostatnim lokalnym dołku. ETH przebił linię trendu wzrostowego, która już wiele razy była przebijana. No i zbliża się niestety do wsparć na wcześniejszym lokalnym szczycie. Game Credits zbliża się do dolnej bandy trendu bocznego, w którym się znajduje. Goldcoin, no nic się wielkiego nie dzieje. IOTA niestety wzdłuż linii trendu spadkowego. I zbliża się do
wsparcia na ostatnim lokalnym dołku. Lisk. Ma lisku lekka nerwówka, bo będziemy testowali po raz kolejny wsparcie na ostatnich dołkach. Jeżeli to wsparcie nam padnie, to niestety będzie duże prawdopodobieństwo na testowanie tej linii trendu wzrostowego. Litecoin. Litecoin niestety nie utrzymał się, to mówiłem, bardzo ważne miejsce, nie utrzymał się powyżej wcześniejszego ATH i przebił właśnie linię trendu wzrostowego, która już raz ten knot od dołu przybijał już tą linię. Neo niestety wyszedł dołem ze swojego trendu bocznego, w którym się znalazł. I nie wygląda to za dobrze. Po takim przebiciu już dwie czerwone świeczki dzienne, możemy się spodziewać kolejnych spadków. OMG. Kurs wyszedł dołem z dużego trójkąta, ale jeszcze walka jest na linii. Tutaj przebiliśmy przy okazji lokalny dołek ostatni i też to nie wygląda za dobrze. Pay. Patrząc tutaj na te waluty, to ci, którzy gdzieś tam grali na odbicia, to w większości powinny im się pozamykać pozycje na stop lossach. Pay. Tu zbliża się do testowania ostatniego lokalnego dołka. Jeżeli przebije, to też prawdopodobne kolejne spadki. Ktum. Nic się tu wielkiego nie dzieje. Augur. Podobnie, nic ciekawego. Sun. Sun była szansa testowania linii trendu spadkowego, ale ostatnie 2 dni i dziś kontynuuje spadki. Czyli ten rejon może się okazać rejonem dystrybucji po flash crashu i będziemy testowali dno z lipca. Steam. Bardzo blisko dolnej krawędzi trendu bocznego. Patrząc po innych walutach, szansa na przebicie coraz większa. Stratis. Tutaj mówiłem w tym miejscu, że jest szansa na odbicie. Niestety kurs nie odbił i po przebiciu też, którzy próbowali grać na odbicie, powinni mieć już stop lossy zamknięte. Tu jeszcze można wrysować sobie wsparcie na ostatnim lokalnym dołku. I kurs zmierza nam do testowania tych wsparć. Stellar. Tutaj mamy po wybiciu niestety korekta i zbliżamy się do wsparcia na ostatnim lokalnym dołku, które może zostać przebicie, a potem już testujemy linię trendu wzrostowego. Waves. Nic tu ciekawego się nie dzieje. NEM. NEM testuje właśnie linię trendu wzrostowego. Wczoraj przebita. Dziś kurs jeszcze walczy na linii. Zostawię jeszcze, nie będę jej przerywał. Zobaczymy, jak się tutaj rozwinie sytuacja. Ale wszystko wisi na ostatnim włosku. Monero. Monero, duży trójkąt i niestety przebijamy tą dolną linię trójkąta od góry, ale też na razie jeszcze nie będę jej przerywał. Na razie tutaj lekkie wyjście dołem i powrót i test ostatniego lokalnego dołka. Jeżeli to wsparcie nie wytrzyma, no to niestety mamy wyjście dołem i lecimy dalej. Jeszcze niżej Ripple. Testujemy linię trendu wzrostowego. Czyli ostatni dzwonek na odbicie. Jeżeli w tym momencie kurs nie odbije, no to będziemy testowali ostatni lokalny dołek prawdopodobnie. Czyli kolejny poziom niżej. Zcash. To jeszcze do linii wsparcia. Wcześniejszej, tej przerywanej, mamy jeszcze trochę miejsca. Ale patrząc na sentyment na całym rynku, prawdopodobnie będziemy testowali tą linię, a później następną. Czyli podsumowujmy. Bitcoin,
Kolejne rekordy, wyjście górą, zatrzymanie na wcześniejszej linii trendu wzrostowego. Reszta kryptowalut w korekcie dość mocnej, niektóre wsparcia już nie wytrzymały. Niektóre jeszcze, powiedzmy jak na ETC, jest jeszcze walka. Na Litecoinie wsparcie już zostało przebite. Oprócz Bitcoina jeszcze Bitcoin Cash też idzie mocno w górę i ma od początku wzrostu, zmierzmy ile już poszedł do góry. 87%. Tak, Bitcoin Cash może próbować zyskać na tym, co się będzie działo 16 listopada na zbliżającym się forku na Bitcoinie, który już myślę pokaże nam kierunek, w jakim będziemy szli. Jak na razie wygrywają ci, którzy trzymają Bitcoina, a pozbyli się innych kryptowalut. Tylko taka uwaga dla tych, co trzymają Bitcoina, że przy bardzo silnych wzrostach i ostatniej świetce może się okazać, że kurs może się bardzo szybko załamać, co zdarzało nam się już w przeszłości, że kurs ładnie rósł i potem jakaś korekta 30% albo 50% nawet w ciągu jednego dnia. Dlatego przypominam o ustawianiu stop lossów. I jak na razie czekamy na rozwiązanie tego, co się będzie działo. I tutaj ja uważam, że na razie nie opłaca się próbować łapać spadających noży na innych kryptowalutach. Jak widać, wsparcia gdzieś nam padają przez cały czas. I oprócz tego, co się dzieje na Bitcoin Cash i Bitcoinie, to inwestując bylibyśmy stratni. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za komentarze i do usłyszenia następnym razem.